Trzeba mieć wiele odwagi, aby nazywać zło po imieniu. A w szczególności dużo, gdy jest się częścią Kościoła i to zło jest w jego centrum. Tak jak 16 księży, którzy mieli odwagę, aby podpisać list do nuncjusza papieskiego, w którym mówią, że treści zawarte w dokumencie czarno na białym dotyczącym sytuacji w archidiecezji gdańskiej pod kierownictwem naszego biskupa Sławoja Leszka Gudzia są jak najbardziej prawdziwe. I idąc za ich odwagą, też chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami, refleksjami dotyczącymi sytuacji w archidiecezji gdańskiej. Kiedyś usłyszałem od bardzo mądrego człowieka, że są rzeczy w życiu, które warto robić, ale nie zawsze się opłaca, i takie, które się opłaca, ale nie zawsze warto. I mam wrażenie, że nasz biskup skoncentrował się na tym, że każda rzecz, którą robi, musi się opłacać. I tak został stworzony mechanizm, który przez 11 lat jego posługi działał i został rozwijany, w którym księża, żeby awansować, żeby dostać dobrą parafię, musieli słono za to płacić. I jakie to powoduje bodźce? Następnie taki ksiądz, trafiając na parafię, musi szybko rozpocząć kolektę inwestycyjną, żeby zwróciła się ta inwestycja, a niekoniecznie na remonty. I tak naprawdę cennik jego usług obejmuje szerokie spektrum, takie jak bierzmowania. Dużo gorzej jest z obecnością przedstawicieli kurii przy chorych księżach, którzy trafiają do szpitali, bo nagle się okazuje, że to się nie opłaca i tam nie ma. Jednak mnie osobiście bardzo zabolała historia, którą ostatnio usłyszałem. Jest taki zwyczaj, że biskup w podzięce księżom za ich pracę, posługę, odprawia nabożeństwo pogrzebowe w przypadku śmierci ich rodziców. I dowiedziałem się, że w przypadku naszego biskupa, owszem, można na to liczyć, ale tylko wtedy, gdy mu się to opłaca. Dlatego chciałbym zaprosić wszystkich ludzi, którzy mają odwagę, aby przyszli pod kurię w niedzielę o godzinie 12:30 i wzięli udział w akcji Odzyskajmy Nasz Kościół. Chcemy pokazać, że my, świeccy, którzy też jesteśmy jego częścią, zależy nam na tym, co się dzieje. Nie będziemy biernie wyrażać zgody na dziejące się obok zło. Odwagi!